Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na Czytam, bo lubię i dzisiaj nadaję, jak widać, z Łodzi. Jest dosyć gwarnie, ale myślę, że jakoś damy sobie radę. Chcę Was zabrać w kilka miejsc związanych z literaturą, które znajdują się w Łodzi. Także zapraszam, idziemy razem na spacer. A to jesteśmy przed domem na ulicy Struga, w którym mieszkał Julian Tuwim. Tuwim znany oczywiście z wierszyków dla dzieci, ale także musimy pamiętać, że był poetą, który pisał dla dorosłych i był twórcą znakomitych bonmotów. Na przykład, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego nadaremnie. Zastanawiałam się, czy znam jakieś książki, których akcja rozgrywa się w Łodzi. I powiem Wam szczerze, że żadna nie przyszła mi do głowy. Wobec tego sprawdziłam w internecie, czy czytałam którąś z książek z akcją w Łodzi i okazało się, że rzeczywiście tak. Jest taka książka pod tytułem Laseczka i tajemnica, napisana przez Nienackiego. Tego samego, który pisał książki o samochodziku oraz książki erotyczne. Ale Laseczka i tajemnica jest to książka kryminalna. Ja ją czytałam bardzo, bardzo dawno temu, jakieś chyba 20 kilka, ale pamiętam, że bardzo mi się podobała i żałowałam, że więcej Nienacki kryminałów nie popełnił, bądź też ja na więcej kryminałów Nienackiego się nie natknęłam. Przypomniałam sobie jeszcze jedną książkę o Łodzi, a konkretnie o dzielnicy Bałuty. Bałuty, opowieść o przedmieściach, książka Izraela Rabona, łódzkiego Żyda, który opisuje miasto, którego już nie ma tak naprawdę. Miasto zamieszkiwane przez Żydów, z własnymi tradycjami, z własnymi obrzędami, z własną kulturą i sztuką. Bardzo Wam tę książkę polecam. Ona została wznowiona jakieś kilka lat temu. Myślę, że jeszcze jest dostępna i warto, naprawdę warto ją przeczytać, ponieważ ja do tej pory pamiętam, o czym w tej książce czytałam, więc ona naprawdę zostaje w głowie na długo. Nie ma sensu w Łodzi jechać do zoo. Małpki są tutaj dosłownie wszędzie. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał. Miałem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka. Tylko głowy ktoś mi dał. Po wojnie, aż do lat 60., do początku lat 60., w Łodzi mieszkał Jan Staudinger, którego prawdopodobnie znacie z fraszek i tak zwanych piórek. Jan Staudinger tak napisał o Łodzi. Zacytuję, czytając notesiku, ponieważ nie nauczyłam się na pamięć. Kto ciebie zna po wierzchu, niedbały przechodzień, kto tylko przez Piotrkowską przewleka się co dzień, ten niech nigdy o tobie nie zabiera głosu, bo nie zna twojej zadumy, piękna i patosu. Stąd też ja nie mam zamiaru oceniać Łodzi, ponieważ jestem tu tylko chwilowo, tylko przez kilka dni, ale każdego dnia odkrywam coś nowego i coraz bardziej Łódź mi się podoba. Z powrotem wróciliśmy na ulicę Piotrkowską i zmierzamy powoli ku pomnikowi Reymonta, który prawdopodobnie najbardziej kojarzy Wam się z Łodzią. Wiadomo, noblista, wiadomo, chłopi i przede wszystkim Ziemia obiecana, która w latach 70. została zekranizowana przez Andrzeja Wajdę, no i odniosła ogromny sukces. Otóż jesteśmy już przy pomniku Reymonta. I chciałam Wam powiedzieć o czymś, co sprawiło, że Reymont odniósł bardzo duży sukces jako pisarz. Był to wypadek kolejowy. Wcześniej Reymont podejmował się różnych prac, ale był ofiarą wypadku kolejowego, w czasie którego odniósł obrażenia. Ale co się okazało, w raporcie z tego wypadku tych obrażeń przypisano mu znacznie, znacznie więcej i dostał ogromne odszkodowanie. Odszkodowanie, które pozwoliło mu poświęcić się tylko i wyłącznie pisarstwu. A co więcej, kiedy dochodził do zdrowia po tym wypadku, opiekowała się nim pewna mężatka. Mężatka, która 2 lata później była już rozwódką i została jego żoną. Moi drodzy, z takiego fantastycznego miejsca
żegnam się z Wami. Na tym kończymy naszą wycieczkę spontaniczną po Łodzi. Pomysł na ten film zrodził się zupełnie spontanicznie. Nie byłam przygotowana do nagrywania, nie zabrałam sprzętu. Wszystko robione jest po partyzancku, no ale vlog to vlog, rządzi się swoimi prawami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.